Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach, najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Trener Wisły Kraków, Radosław Sobolewski, gościem TVP Sport. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Już teraz, panie trenerze, nie trenerze tymczasowy, bo w tej roli występował pan kilkukrotnie przy Wiśle Kraków. To chciałam zapytać, jak się pan odnajduje w tej rzeczywistości, jak pan spędził te kilka jednostek treningowych z piłkarzami? Bardzo się cieszę, że dostałem tą szansę, to chciałbym tak zacząć i chciałbym podziękować za tą szansę. Wiadomo, że będę musiał gdzieś ten dług spłacić i pokazać się z jak najlepszej strony. Prawdą jest, że przejmowałem już kilkukrotnie jako ten strażak Wisłę Kraków. Można powiedzieć, że gdzieś tam dźwignąłem ten ciężar. Teraz jestem pierwszym trenerem w bardzo trudnym momencie i mam zamiar powtórzyć to samo i, że tak powiem, sprawdzić się jako już ten pierwszy pełnoprawny trener. No i kilka jednostek treningowych za panem, prawda? Tak, już jesteśmy po paru treningach, jako mówię, jako pierwszy, bo tak naprawdę przy całym procesie szkoleniowym, przy całym procesie treningowym uczestniczyłem do tej pory, znam zespół, wiem jak trenowali, wiem co jak mocno chcą. Ale też troszeczkę to jest inna perspektywa jako pierwszy, a jako asystent. A ten kontrakt do końca sezonu, można to potraktować jako taki wyraz zaufania ze strony klubu wobec pana? Tak, to gdzieś można, tak jak pani powiedziała, to jest ten wyraz zaufania. Ja też chciałem potwierdzenia, czy znowu nie jestem tymczasowy, czy znowu nie jestem strażakiem, czy jestem traktowany poważnie i tutaj naprawdę zarząd ujął mnie tym tą taką podejściem do mojej osoby i pełnym zaufaniem, więc ja muszę tylko się odwdzięczyć. Czyli zaufanie ze strony klubu wobec Radosława Sobolewskiego jest, myślę, że jest też zaufanie ze strony kibiców. Dla pana trudne wyzwanie i tak sobie myślę, jest oczywiście bardzo dużo do wygrania, ale czasu jest mało, nieduża jest perspektywa do wykonania zmian. Pan ma dużo do stracenia? Czy więcej do zyskania? Nie chciałbym mówić, co mogę stracić. Bardziej patrzę pozytywnie, bardziej patrzę to, co mogę dać klubowi, to, co mogę sam wygrać i tyle. Tak na tą chwilę, tak to gdzieś to postrzegam. Jesteśmy po konferencji, więc znamy pierwszą diagnozę, co w klubie być może nie funkcjonowało. Pan powiedział, że brakuje takiej wiary piłkarzy w to, że potrafią wygrywać. Czyli to jest na razie taki zespół w cudzysłowie treningowy, a jeszcze nie meczowy? No nie chciałbym tak to ujmować. Ja bardziej tak jak na konferencji powiedziałem, że mamy młody zespół, jeden z młodszych w lidze. Wiemy, no, zdajemy sobie sprawę, jaka wymagająca jest nasza publiczność i bardzo dobrze, no, to mnie bardzo cieszy. Jeszcze teraz tak sobie pomyślałem, że tą publiczność, zwłaszcza pokolenie 30, 40, 50-latków, no, sam wychowałem i przyzwyczajałem do pewnych rzeczy. Po prostu do sukcesów. Wtedy. Po prostu do sukcesów i wiem, że wymagania są ogromne Natomiast nie każdy sobie potrafi poradzić z tym. Pamiętam też, przychodziłem z Groklinu, już byłem tak naprawdę reprezentantem Polski. Przyjechałem tu na ten stadion i publiczność, atmosfera tego stadionu, atmosfera tego miejsca zrobiła na mnie naprawdę niesamowite wrażenie i trzeba było poradzić sobie i to bardzo szybko, żeby tu zostać na 9 lat. Wracając do tego, że mamy młody zespół, no nie każdy sobie radzi, ale ja wierzę w to, no, że gdzieś tam poprzez to, że nawet poopowiadam sobie z chłopakami takie historie, co ja przeżywałem, może łatwiej odblokuję ich i oni zaczną prezentować się, no, na miarę swoich umiejętności, będzie im trochę łatwiej. Czyli te haczyki, kwestie mentalne będą miały kwestie przy odprawie jutro meczu z ŁKS-em właśnie przy Reymonta. No, pan wagę tego stadionu zna. Tak naprawdę już od wtorku jako pełnoprawny trener Wisły Kraków już to staramy się robić, już staram się to przekazywać, co może nas czekać. No, mnie jak mnie, to ja już sobie poradzę, ale co może czekać piłkarze, którzy nie wszyscy mają doświadczenie takie duże.
jeżeli chodzi o stadiony, jeżeli chodzi jeszcze o stadiony, to mają doświadczenie, ale chodzi o tą presję, presję, z którą muszą sobie po prostu nauczyć się radzić. A to jest ciekawe, bo zasięgnęłam opinii współpracowników, osób, które z panem współpracowały i pojawiły się takie opinie, że Radosław Sobolewski nie będzie bazował zbyt bardzo na emocjach, tylko że jest to trener skrupulatny, metodyczny, taktyczny i po prostu wyda konkretne działania konkretnym piłkarzom. To może ja w ten sposób powiem. Ja mówię o takich celach naprawdę krótkoterminowych. Mówię o tym meczu, ogólnie tak, no, sprawy taktyczne są dla mnie bardzo istotne. Gdzieś mam swoją wizję, czy dobrą, czy złą, to się okaże, czy uda się wszystko zrealizować i żeby to wszystko funkcjonowało. Natomiast to jest krótki termin, jeżeli chodzi o te emocje i też muszę z tym uważać, żebyśmy gdzieś tam tego nie przegrzali, tych emocji. Ale te miłe słowa, które pani powiedziała, no na pewno zwracam bardzo mocną uwagę na te sprawy taktyczne, na aspekt wymagania od piłkarzy, to, żeby robili to, co chcę, ale też pewnych rzeczy już się nauczyłem, pewne doświadczenie mam. Wiem, że w pewnych rzeczach trzeba dać swobodę piłkarzowi, żeby mógł się rozwijać, żeby czuł luz i pokazywał to, na co jego stać. Jeszcze skoro o tych taktycznych aspektach mowa, nie będziemy zdradzać taktyki na UKS. Okay. Stałe fragmenty gry są panu bliskie, prawda? Jest takie wyświechtane hasło, nie wiem, czy wyświechtanym, proszę z perspektywy trenera powiedzieć, że w krótkim czasie trener w nowym zespole, no dla pana to też nie jest taki nowy zespół, może głównie zmienić, popracować nad tą kwestią, jeśli ma mało czasu do kolejnego meczu, to prawda? Czy... Prawda, to tak jest, bo tak naprawdę nowy trener ma bardzo mało czasu, no tak naprawdę jest kilka dni tematów do opracowania, tematów do przerobienia jest mnóstwo i wtedy się wybiera to, co można zrobić tak naprawdę na jak najkrótszym czasie. No a takim elementem na pewno jest stały fragment gry, czy to w ofensywie, czy to w defensywie. Są pierwsze decyzje, jeśli chodzi o zmiany w sztabie szkoleniowym. Dołączy już do pana nowy asystent, znany też oczywiście krakowskiej publiczności, Bogdan Zając. Czemu chce mieć pan taką osobę obok siebie? Oj, doświadczenie Bogdana, wiedza, merytoryka, podejście do pracy, higiena pracy, no to jest coś, co naprawdę może zaimponować. I dodatkowa rzecz, no też jest stąd. Też bardzo mocno jest związane z tym miejscem, z tym klubem. Grał tutaj, zdobywał, chyba sprawdziłem ostatnio, 2 mistrzostwa Polski, Puchar Polski. Zdobywał tutaj też, osiągał sukcesy, mieszka w Krakowie. Więc to też mam nadzieję, że będzie fantastycznym wsparciem dla mnie. Nie tylko jeżeli chodzi o merytorykę, ale też jako człowiek z człowiekiem. Czyli potrzebuje pan też takiego przyjaciela, kolegi, który powie, że tak, zmierzamy w dobrą stronę, to pewnie... Nie chodzi o to, że szukam potwierdzenia, czy dobrze robię. Nie, to źle zostałem zrozumiany, ale zawsze fajna atmosfera w pracy i te wzajemne wsparcie, żeby było i to, czyli te wsparcie jak czysto ludzkie, ale również czysto merytoryczne, żeby to było połączone. Ja to preferuję, każdy trener ma inaczej, ja preferuję bardziej taką pracę ze sztabem, no, otwarcie, próba wzajemnego się rozwijania, uzupełniania się, niż inny. Panie trenerze, został postawiony konkretny cel, że Wisła musi awansować do Ekstraklasy, to jest takie być albo nie być dla Wisły? Nie wiem, czy być, albo nie być. Nie mam takich informacji. Ale przy rozmowach z prezesem Nowakiem rozmawialiście o tym, że ten awans jest po prostu kluczowy? Absolutnie. No, na pewno będziemy robili wszystko, żeby awansować, ale czy to jest być, albo nie być Wisły, może też źle zrozumiałem pytanie, bo Wisła była, jest i będzie. I różne miała momenty w swojej historii, więc może dlatego tak potraktowałem. Nie chcę zaprzątać sobie głowy tym. Jest naprawdę dużo kwestii innych, które teraz gdzieś tam muszę ogarnąć i to w jak najszybszym czasie. Jedno jest pewne, musimy awansować.
Dobrze, nie będziemy rozkładać na czynniki pierwsze meczu z ŁKS-em. Wiemy, na pewno rozpotka się pan z trenerem Kazimierzem Moskalem. To jest taki smaczek. To tak ogólnie zapytam, jaka ta Wisła Radosława Sobolewskiego powinna być? Znowu gdzieś tam, jak patrzę na pewne rzeczy, jeżeli chodzi o futbol. Trener musi znać ducha klubu, trener musi znać tożsamość klubu, trener musi się podporządkować temu i realizować to, do czego są gdzieś tam kibice wychowani, przyzwyczajeni. Oczywiście chciałbym, żeby kiedyś można było powiedzieć, że mój zespół gra krakowską piłkę. To by był dla mnie chyba najlepsza laurka, o tak. I będę na pewno do tego dążył. No, natomiast czy mi się uda i to w krótkim czasie, to mam na razie jeszcze tutaj wiele znaków zapytania. Ale ma pan z Wisłą Kraków bardzo dużo pięknych wspomnień i w roli piłkarza, a jak sobie tak poprzeglądałam pana występy w roli asystenta trenera, w roli trenera tymczasowego, nie wiem, czy będziemy zgodni, który pan najbardziej zapamiętał. Czy to był może 13 grudnia 2017 rok? Tak, to chyba, jeżeli chodzi o trenera. Bo miał pan urodziny, to po pierwsze. Tak, to wszystko tak się fajnie złożyło. To przypomnijmy, bo może nie każdy pamięta. To już ja nie będę przypominał. To były derby. Tak. Na Krakowie, wygrane przez pana zespół wtedy 4-1. Na 41 urodziny. Tak, wszystko tak się symbolicznie złożyło i jako ten tymczasowy trener to chyba najpiękniejsze chwile. I żałuję tylko jedynie, że straciliśmy w końcówce bramkę, bo to tak naprawdę był najlepszy wynik Wisły Kraków w historii, grając na stadionie Krakowi przy Kałuży. No ale 4-1 na 41 to, się tak, wpasowało. I to wszystko tak się gdzieś złożyło. No. To już na zakończenie, panie trenerze. Myślę, że znamy się około 10 lat z murawy, z boiska, a moim zdaniem jest to nasza pierwsza rozmowa. Właśnie się spieraliśmy o to. Nie, mi się coś wydaje, że chyba była. Ale te kontakty z mediami to jest ten moment dla trenera, gdy trzeba się przełamać i jednak tych wywiadów udzielać, to nigdy nie była pana ulubiona kwestia, prawda? Tak, i znowu to chodzi o rozwój samego trenera, bo tak jak wiadomo, wszyscy wiedzą, gdzieś tam unikałem tych mediów jako piłkarz. Natomiast zdawałem sobie sprawę, że to wcześniej czy później, jak będę chciał być trenerem, muszę to rozwijać w sobie, gdzieś te deficyty poprawiać. I powiem szczerze, gdzieś tam się przygotowałem do tego elementu pracy trenera. No, wiem, że do tego nie ucieknę. Najwyżej mogę ograniczać. Tak to wygląda. Bardzo dziękuję. Powodzenia, panie dziękuję trenerze. Bardzo. Radosław Sobolewski, trener Wisły Kraków, gościem TVP Sport. Dziękuję bardzo.